Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Nowego Skina. Ze mną jest Ernest. Cześć, tu Ernest. Dokładnie tak. I jak zwykle nasz czat będzie się z wami witał. Sekundka. Proszę bardzo. Czaty, proszę bardzo, tutaj Hello YouTube, już zaczęliśmy. Czat się wita z YouTube'em. Muszę to tutaj sobie zamknąć. Hello YouTube, pozdro YouTube, pozdro Elo, siema, pozdro Elo. I zaczyna się spam. Mamy już sponsorów. Wonder jest sponsorem. Mam już 5 sponsorów. Muszę się pochwalić, naprawdę. YouTube mi włączył zarabianie. I to będzie prezentacja nowego skina, który właśnie wyszedł. I zastanawiam się, co z lotnią, bo trochę jest droga. Ale zobaczymy. Pozdro. I kupujemy Fate'a z plecakiem. Legendarny skin. Kupujemy zbierak. Lotni na razie nie kupuję, ze względu na to, że no nie stać mi na lotnie. Musiałbym kupić V-dolce za 100 albo 2 razy po 40, więc jestem z Ernestem. Dawaj Ernest duo, pokażemy skina. Ale zanim jednak zaczniemy, pokażę wam jeszcze, jak ten Fate wygląda z innymi skinami. W sensie, jaki plecak Fate'a wygląda z innymi skinami i jak Fate wygląda z innymi plecakami. Zacznijmy od plecaka. Plecak, jak zaraz zobaczycie w gierce, jest strasznie mały. Ten plecak to jest masakra, naprawdę. I powiem wam tak, ja już to sprawdzałem wcześniej, więc weźmy sobie ten plecak i zobaczcie teraz tak. Czarny rycerz, porażka. Karbid fioletowy, wygląda super. Ten plecak do karbida wygląda naprawdę świetnie, idealnie się komponuje. I kolor, i te tutaj właśnie te takie, nie wiem, ostrza, które wchodzą idealnie w to światełko, super wygląda. Ale reszta skinów, masakra. Do Fate'a, no to rozumiemy. Masakra. I Omega fioletowy. Też wygląda świetnie. Omega i Karbid fioletowi z tym plecakiem wyglądają naprawdę super. Ale reszta skin, zobaczcie Omena. Co to jest? Porażka. Tutaj masakra. Kruk jeszcze, ale masakra. Za mały ten plecak. Tutaj, no nie, no to by wyglądało jak jakiś, nie wiem, garb taki na plecach. Nie. Do tego skina pasuje większość plecaków. Ale to też nie pasuje. Znaczy, no, na siłę można to wrzucić, ale no nie jest to fajne. Dobra, ten plecak, powiem tak, nie będę pokazywał wam wszystkich skinów, bo to było za długie, ale to nie pasuje do niczego oprócz karbida i omegi fioletowych. No może na siłę, nie wiem. No tu na siłę pasuje. O, do pomidorka naszego kochanego. Nie. Tu? Nie. No dobra. Omega fioletowy i karbid fioletowy pasują. Tylko to. Reszta totalne zero. Dlatego bierzemy Fate'a i plecaki. Do tego, powiem wam tak, do Fate'a średnio. Peleryna. Peleryna, jak mi się bardzo podobała, do Fate'a w ogóle nie pasuje, ze względu na to, że Fate ma tutaj taką sukieneczkę, taką pelerynkę na nogę i to wygląda jak takie, no, prześcieradło bym powiedział. Dokładnie jak prześcieradło z tą peleryną. Tarcza może być. Astro, nie, Dark Matter to jest. No, może być. Kruk bardzo ładnie pasuje. Skrzydła OP. Naprawdę dużo grałem ze skrzydłami, super pasują. Pelerynka absolutnie nie. No to już wiadomo. Plecak, no nawet, powiem wam szczerze. Nie pasuje kolorystycznie, ale nawet i stylistycznie też nie pasuje, ale nawet. Flagi pasują, bardzo mi się podoba to, szczerze mówiąc. Astro średnio. PS4 w ogóle. Pakiet kolorystycznie tak, ale stylistycznie w ogóle. Brightback nie. Nawet, powiem wam. Pasuje. Nie. To. W ogóle nie wiem, czy to już jest rzadki plecak, ponieważ dajcie mi znać w komentarzu, czy jeżeli ktoś kupował stalowe oko ostatnio, jak była w sklepie, czy, bo tam był bez plecaka, ten skin był bez plecaka, czy dostał ten plecak. Czy ta osoba, która kupiła to stalowe oko, dostała ten plecak? Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli ktoś taki jest. Bo wydaje mi się, że ten plecak już będzie rar, czyli rzadki. Absolutnie nie. Na siłę nie. Totalnie nie. Tarcza
Nie. I plecak? Też nie. W sumie na siłę tak. Teraz wygląda jak taka babeczka zakapturzona, co do szkoły idzie w tym plecaku. Dobra, weźmy to. I pole... A, jeszcze zbierak chciałem wam pokazać. Ten zbierak jest za 800. Wydaje się słaby, ale po przyzwyczajeniu jest naprawdę super zbierakiem. Bardzo fajny ma dźwięk i naprawdę ten zbierak jest kozacki. Więc co, zapraszamy was do gierki. Nie wiem, co z lotnią robić. Czy kupić lotnię, czy nie? W sumie lotnia kruka pasuje do wszystkiego. No ja zostaję przy mojej lotni. To jest chyba najlepsze ze wszystkich, moim zdaniem. Jaką masz? Ogromna. Pterodaktyl. No, pterodaktyl jest świetny. Ale nie mam nic do leczenia. Boże, ten plecak wygląda tak... Mam bandaże. Super. Ten plecak jest mega miniaturowy, Ernest. Właśnie patrz na streama, rzeczywiście. Jestem zawiedziony troszeczkę. O. Dobra, Ernest się bije. Jeszcze ma kolejkę. Dobra, same pompy. Ile ci pomóc? No wiesz co, malała, super. Nice, okay, biorę bandaże z niego. I podka. Skin 9 na 10, plecak 6 na 10. Właśnie ten plecak jest, kurczę... Zobaczymy, jak pasuje do innych skinów. Taka zabawka. No, taka mała kuleczka, nie? Dzidzia. Nie no, powiem wam szczerze, skin mi się podoba. Skin jest 10 na 10, ale ten plecaczek, kurczę, mogli się postarać bardziej. On jest malusieńki. Czy po prostu go powiększyć, byłoby fajnie. No. Tak to. Mech. No, straszny mech. No i okej. No i prosta gra z Ernesikiem, setne duo wygrane. Fajne. No. Ile miałeś kili? 6. O, to mieliśmy 15. Nice. Fajnie.